Annuncio vobis gaudium magnum Habemus <electorate> <ciones> papam Działanie Mądrościowe Ducha Bożego, Katecheza Świętego Jana Pawła II, wygłoszona 14 marca 1990 roku. Doświadczenie proroków Starego Testamentu ujawnia w sposób szczególnie wyraźny związek pomiędzy słowem i duchem. Prorok przemawia w imieniu Boga i za sprawą ducha. Samo Pismo Święte jest słowem pochodzącym od ducha jego nieprzemijalnym zapisem. Jest święte ze względu na ducha, który poprzez słowo mówione i pisane objawia swoją moc. Niekiedy działanie ducha budzi dar słowa w ludziach, którzy nie są prorokami. W pierwszej księdze kronik czytamy, że gdy trzydziestu bohaterów przyłączyło się do Dawida, uznając w nim króla, duch owładnął Amasajem, dowódcą trzydziestu, i kazał mu tak przemówić do Dawida: Pokój tobie i pokój temu, co Cię wspiera, bo Twój Bóg Twoim wsparciem. Dawid więc ich przyjął i uczynił z nich dowódców oddziałów. Druga Księga Kronik przedstawia bardziej dramatyczny epizod, do którego później nawiąże sam Jezus. Rzecz dzieje się w czasach, gdy kult w świątyni podupadł, a lud uległ pokusom bałwuchwalstwa. Bóg posyłał proroków do Izraelitów, aby wrócili do Niego. Oni jednak ich nie słuchali. Wtedy Duch Boży stąpił na Zachariasza, syna kapłana Jojady, który stanął przed ludem i rzekł. Tak mówi Bóg. Dlaczego przekraczacie przykazania pańskie? Dlatego się wam nieszczęści. Ponieważ opuściliście Pana i On was opuści. Lecz oni sprzysięgli się przeciw Niemu i ukamienowali Go z rozkazu króla. Na dziedzińcu świątyni pańskiej. Oba epizody świadczą w znamienny sposób o tym, że duch i słowo są ze sobą ściśle związane w mentalności i w języku Izraela. Analogiczne powiązanie istnieje między duchem i mądrością. Mówi o nim księga Daniela przez usta króla Buchodonozora, który opowiadając o tym, jak uzyskał od Daniela wyjaśnienie swojego snu, uznaje, że w tym proroku mieszka duch świętych bogów. A więc to samo Boże natchnienie, które niegdyś dostrzegł faraon w mądrych radach Józefa. Posługując się pogańskim językiem, król Babilonii wielokrotnie używa wyrażenia duch świętych bogów, ale na końcu swego opowiadania mówi już w liczbie pojedynczej o królu nieba. W każdym razie, uznaje, że w Danielu objawia się duch Boży. O którym wspomina także król Baltazar. Słyszałem o tobie, że posiadasz boskiego ducha i że uznano w tobie światło, rozwagę i nadzwyczajną mądrość. Z kolei autor księgi podkreśla, że Daniel przewyższał zwierzchników i satrapów. Posiadał bowiem niezwykłego ducha. Król zamierzał ustanowić go nad całym królestwem. Tak więc słuszne przepisywanie nadzwyczajnej mądrości i niezwykłego ducha Danielowi świadczy o tym, że związek pomiędzy tymi cechami był dostrzegany przez judaizm II wieku przed Chrystusem. To jest w okresie powstania księgi napisanej dla umocnienia wiary i nadziei Żydów prześladowanych przez Antiocha Epifanesa. W księdze Mądrości. Powstałej zdaniem niektórych współczesnych uczonych w środowisku helenistycznym w drugiej połowie I wieku przed Chrystusem, a więc na krótko przed powstaniem Nowego Testamentu, mądrość i duch są ze sobą połączone tak ściśle, że dochodzi niemal do ich utożsamienia. Już na początku księgi czytamy, że mądrość jest duchem miłującym ludzi. Duch ten objawia się i udziela ze względu na miłość. Jaką żywi do ludzkości. Jednakże ów duch miłujący nie jest ślepy i nie toleruje w ludziach zła, nawet ukrytego. Mądrość nie wejdzie w duszę przewrotną, nie zamieszka w ciele zaprzedanym grzechowi. Święty duch karności ujdzie przed obudą, usunie się od niemądrych myśli. Bluźniercy z powodu jego warg nie zostawi bez kary. Ponieważ Bóg. Świadkiem jego nerek, prawdziwym stróżem jego serca, tym, który słyszy mowę jego języka. A zatem duch Pański to duch święty, który pragnie przekazywać swą świętość i pełni funkcję wychowawczą święty duch karności. Sprzeciwia się niesprawiedliwości, ale ów sprzeciw nie ogranicza miłości, lecz jest wyrazem jej wymagań. Walcząc ze złem, Duch tępi każdą nieprawość, i żaden fałsz, żadne skryte słowo nie jest w stanie wprowadzić go w błąd. Albowiem duch Pański wypełnia Ziemię, jest wszechobecny. Ten, który ogarnia wszystko, ma znajomość mowy. Będąc wszechobecny, zna wszystkie rzeczy, także ukryte. Jako duch miłujący ludzi pragnie nie tylko nad nimi czuwać, ale także napełniać ich własnym życiem i świętością. Bo śmierci Bóg nie uczynił i nie cieszy się ze zguby żyjących. Stworzył bowiem wszystko po to, aby było. Ta afirmacja realności stworzenia, w której odzwierciedla się biblijne pojęcie Boga, tego, który jest, stworzyciela wszechświata, jest religijną podstawą filozoficznej i etycznej refleksji nad stosunkiem człowieka do rzeczy. A przede wszystkim jest wprowadzeniem w kwestię ostatecznego przeznaczenia człowieka której żadna filozofia nie potrafi rozstrzygnąć bez pomocy objawienia Bożego. Święty Paweł powie później: że jeśli śmierć weszła na świat przez grzech jednego człowieka, to Chrystus, jako nowy Adam, przyszedł, aby wykupić człowieka z grzechu i wyzwolić go od śmierci. Powie też, że Chrystus przyniósł nowe życie w Duchu Świętym, a więc ujawnił imię. I co więcej, Misję tajemniczej boskiej osoby, która występuje na kartach Księgi Mądrości. Król Salomon, który w ramach konwencji literackiej przyjętej w Księdze, przedstawiany jest jako jej autor, w pewnym momencie zwraca się do innych władców. Słuchajcie więc, królowie, aby zachęcić ich do przyjęcia mądrości, która jest tajemnicą i regułą królowania, i by wyjaśnić im, czym jest mądrość. Salomon wygłasza pochwałę mądrości i przypisuje jej cały szereg przymiotów ducha Bożego, nadając jej bez mała cechy osoby. Jest bowiem w niej duch rozumny, święty, jedyny, wieloraki. Używa przy tym aż dwudziestu jeden określeń, zaczerpniętych częściowo z filozofii greckiej i częściowo z Biblii. Przytoczmy kilka najbardziej znamiennych. Duch Rozumny. A więc nie działa jako ślepy impuls, lecz z dynamizmem kierowanym przez znajomość prawdy. Święty, bowiem pragnie nie tylko oświecać ludzi, ale także ich uświęcać. Jest jedyny i wieloraki. A więc we wszystkim obecny. Jest subtelny i przenikający wszystkie duchy. Jego działanie ujawnia się zatem głównie we wnętrzu, podobnie jak jego obecność. Jest Wszechmogący i wszystko widzący, ale nie w sposób tyrański i niszczący, bowiem równocześnie jest dobroczynny i ludzki. Pragnie dobra dla ludzi i stara się wzbudzać przyjaciół bożych. Miłość jest podporą i przewodniczką jego mocy. Mądrość posiada więc cechy i spełnia funkcje tradycyjnie przypisywane duchowi bożemu, duchowi mądrości i rozumu itd. Ponieważ utożsamia się z nim w misterium boskiej rzeczywistości. Jedną z funkcji spełnianych przez mądrość ducha jest pomoc w poznawaniu woli Bożej. Któż poznał Twój zamysł, gdyś nie dał mądrości? Nie zesłał z wysoka świętego ducha swego. Człowiek nie potrafi sam poznać woli Bożej. Któż bowiem z ludzi rozezna zamysł Boży, albo któż pojmie wolę Pana? Dzięki pośrednictwu świętego ducha Bożego. Ludzie poznają wolę Boga i Jego plan wobec życia ludzkiego znacznie głębiej i pewniej niż poprzez normy prawa sformułowane w ludzkim języku. Bóg działa od wewnątrz, przez dar Ducha Świętego. Dzięki takiemu działaniu ścieżki mieszkańców Ziemi stały się proste, a ludzie poznali, co Tobie przyjemne, i wybawiła ich mądrość. W kolejnych dziesięciu rozdziałach księgi autor opisuje dzieło ducha mądrości w dziejach, od Adama do Mojżesza, przez przemierze z Izraelem, wyzwolenie, stałą opiekę nad ludem bożym, i tak kończy. Pod każdym bowiem względem wywyższyłeś lud Twój, panie, i rozsławiłeś, i nie zapomniałeś, wspierając go w każdym czasie i na każdym miejscu. W tym historyczno-mądrościowym tekście przyciąga uwagę fragment, w którym autor, zwracając się do Pana, wspomina o Jego wszechobecnym Duchu, miłującym człowieka i stojącym na straży Jego życia. Dotyczy to także wrogów ludu Bożego i ogólnie ludzi bezbożnych i grzeszników. Również w nich zamieszkuje Boży Duch miłości i życia. Oszczędzasz wszystko, bo to wszystko Twoje, Panie, miłośniku życia. Bo we wszystkim jest Twoje nieśmiertelne tchnienie. Oszczędzasz wszystko. Kara, jaka dosięgła wrogów Izraela, mogła być znacznie surowsza. Paść mogli zmieceni tchnieniem Twej mocy, aleś ty wszystko urządził według miary i liczby i wagi. Księga mądrości wychwala umiarkowanie Boga i wyjaśnia Jego przyczyny. Otóż Duch Boży działa nie tylko jako potężne tchnienie zdolne zniszczyć winowajców, ale jako duch mądrości, który pragnie życia i przez to objawia swą miłość. Nad wszystkim masz litość, bo wszystko w Twej mocy i oczy zamykasz na grzechy ludzi, by się nawrócili. Miłujesz bowiem wszystkie stworzenia, niczym się nie brzydzisz, co uczyniłeś, bo gdybyś miał coś w nienawiści, nie byłbyś tego uczynił jak żeby coś trwać mogło gdybyś ty tego nie chciał jakby się zachowało czego byś nie wezwał jest to szczytowy punkt rozwoju religijnej filozofii Izraela jak również wszystkich innych ludów starożytnych tradycja biblijna obecna już w księdze rodzaju udziela tu odpowiedzi na zasadnicze problemy których nie zdołała rozstrzygnąć nawet kultura grecka Prawda o miłosierdziu Boga zespala się tutaj z prawdą o stworzeniu przez Niego wszystkich rzeczy. Powszechność stworzenia pociąga za sobą powszechność miłosierdzia, a wszystko to ze względu na przedwieczną miłość, którą Bóg obdarza całe swoje stworzenie miłość, której uosobieniem staje się dla nas Duch Święty. Księga Mądrości jest już zapowiedzią tego Ducha, miłości, który, podobnie jak mądrość, przybiera cechy osoby. Jest Duchem, który wszystko wie i objawia ludziom Boże zamysły, Duchem, który nie toleruje zła, Duchem, który z pomocą mądrości chce doprowadzić wszystkich do zbawienia. Jest Duchem Miłości, który pragnie życia duchem, którego zbawienna obecność wypełnia cały świat.